Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i zapraszam do Gotika Trójeczki. Gramy dalej, moi drodzy. Tak, w ostatnim odcinku z Mortem biegaliśmy sobie tutaj, przyszliśmy do klanu Wilka, aby załatwić wsparcie. Potrzebujemy znaleźć jakichś tam myśliwych, już wam powiem mniej więcej o co chodzi, czekajcie. O, ważenie wody z Ulgofem, mamy jakiś w ogóle kłaścik, czekajcie. Zobaczymy w sumie klan Wilka. Czy mamy? Nie mamy aktualnie żadnych zadań. Klan Młota. Ważenie wody. Tunelowy bulgot. Cóż to jest? Czekajcie. Chodzi chyba o tych normalnych orków, tak? Wóda z piekła rodem. Aha, okej, to on nam tutaj kazał. Odbicie kopalni. Czy coś więcej wiemy? Tutaj było bardzo dużo dialogów o tym. Grim. Myśliwy, dokładnie. Gdzie, kiedy myśliwy powrócą? Jak będą skończyć, będą mogli. Chciałbym im pomóc, ale gdzie oni siedzą? Trzeba by było znaleźć ich. Dobra, nie gadając za dużo, udamy się do klanu ognia. Zaprowadźmy do klanu ognia, dokładnie. Atakujmy w ogóle, nie, spokojnie. Zaprowadź mnie do klanu ognia. Idziemy do klanu ognia w tym odcinku, moi drodzy. No więc będzie na pewno ciekawie, bo to będzie kolejny nowy klan, w którym będzie dużo różnych rzeczy. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. I dostajemy tam również jakieś zadanie do wykonania, który jest, biorę sobie po prostu zadanie, a potem wykonamy je wszystkie tak za jednym zamachem dosłownie. I będziemy mogli w ten sposób zdobędziemy wszystkiego, dużo i reputacji i innych różnych rzeczy. No i oczywiście gra się przycina na samym starcie, ponieważ jeszcze ledwo co ją odpaliłem nagrywanie, także spoko. Ruszamy do klanu ognia, mamy kawałek drogi do przejścia, moi drodzy, to jest bardzo, bardzo daleko. Dlatego myślę, że po drodze na pewno też spotkamy co nieco do upolowania, miejmy nadzieję. Znaczy ja mam taką nadzieję, że coś tam się znajdzie. Będzie można to zabić bardzo mocno. Dobra, myśliwi. Myśliwi, gdzie są ci myśliwi? Tak właśnie się zastanawiałem przed nagrywaniem, gdzie tych cholery myśliwych znaleźć, bo tutaj są ci drwale. Nie chodzi o nich raczej chyba. Zobaczymy zresztą jak oni się nazywają, to będą drwale po prostu. Tak, drwal, więc to nie chodzi o nich. Okej, Mort, biegnijmy dalej. Nie zatrzymujmy się. I jeszcze widziałem przed nagrywaniem, że ktoś napisał: Robin, dlaczego nie kupisz sobie pancerzu Paladyna? Mógłbym go kupić, ale nie mógłbym... Znaczy nie, nie mogę go kupić, ponieważ nie mam jeszcze wystarczającej ilości reputacji u buntowników. Musimy mieć minimum 60 chyba procent, żeby nosić pancerz Paladyna, a do tego jeszcze troszeczkę chyba mi brakuje u tych buntowników naszych. No niestety, chwilowo jeszcze muszę biegać w tym, co mam. W sumie nie jest taki zły ten secik, przydałby się dać w siłkę trochę. Pójść na siłkę, przypakować bica. Będziemy musieli to zrobić. Może w klanie ognia ktoś tam będzie coś umiał. Chociaż raczej wątpię, bo to jest bardziej właśnie magów ognia. Znaczy, klasztor ognia jest bardziej taki właśnie magiczny. Taki bardziej właśnie pod magię. Tutaj te klany, które odwiedziliśmy, były właśnie... wilki to byli myśliwi. Młoty to wojownicy. A właśnie magów reprezentuje ognia klan. Więc widzicie, wszystko już wytłumaczyłem wam. Jak i co. Na pewno za chwilę właśnie spotkamy statko jakichś wilków. Mord znowu nas gdzieś w krzaki prowadzi, ale ja tu słyszę właśnie lodowe wilki, które chętnie bym sobie właśnie poatakował. No i niestety gra mi się trochę przycina, ponieważ zmienia się tutaj za chwilę pewnie muzyka. Dobra, niech Mord przyjmie parę ciosów. On jest mocny, dlatego da radę na pewno sobie z takimi wilkami tutaj, jak mamy do czynienia. Okej, jeszcze tego, to ja sobie załatwię jednego wilka, a ty Morcie łap następne. Och, dziabną mnie. Dobra. Ten lodowy wilk tutaj się prosi bardzo. Niestety walka chwilowo. Dobra. Bo może pomogę Mortowi troszeczkę, bo widzę, że Mort tutaj. Znaczy może i daje radę, ale po prostu właśnie lepiej, gdy będziemy atakować wspólnie, jest większa szansa, że szybciej pokonamy przeciwnika. Dobrze, Morcie, dawaj, jest twój. No, prawie ci się udało. Pokazałeś mu, powinno być chyba. Dobra, czekajcie, ja zbiorę oczywiście szybko z tych wilków, to trzeba i biegnijmy dalej za Mortem. On nas zaprowadzi. Ja sobie zjem mięsko, ponieważ tutaj widzę, że dostałem od któregoś z wilków. Okej, trochę ten Mord w ogóle jakoś tak po krzakach lubi biegać, zauważyłem. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimś czynnikiem mortowym. O, ile tutaj mamy bizonów. Ale pięknie. Oczywiście Morcik nam pomoże. Może nam trochę zepsuć plany, Mord. Chociaż myślę, że to się jakoś powinno udać. Oczywiście taktyka na bizony nie chcę stosować innej, bo wiem, że to może być zgubne dla mnie. Właśnie przez to, że one używają tutaj, widzicie, rogów. Chociaż widzę, że Mort dzięki Mortowi całkiem dobrze nam idzie. Okej, on powinien wykończyć tego bizona, albo ja już to zrobię. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Bestio. A, myślałem, że doda jeszcze coś od siebie. A nie, tylko że będzie tęsknił. Ja będę tęsknił, takie fajne futrzate zwierzaczki, a Mort wszystkie pomordował. Nie no, tak naprawdę to ja wszystkie zabiłem, ale ciii, jak coś jest na Morta. To Mort, proszę pani, to wszystko jego wina. Jak w podstawówce się brało, skarżyło na... kolegów, jak coś zrobili. Znaczy ja nie skarżyłem akurat. Ja jestem czysty, nie skarżyłem nigdy na nikogo.
Więc wiecie, Robin był tutaj, zawsze ja stawałem po stronie kumpli, żeby ich nie wydać właśnie. Mord ma oczywiście sniper moda takiego, że widzicie, sniper z niego nie lada. Strzela, ale normalnie nie wiem, jakiś sniper... O, wow, trafił! Jakiś dobry sniper. To zastanawiam się, nie znam chyba. Ten był, jak miał ten z tego? Czekajcie, o, on tam umiera w ogóle, kolejny szablon zęby. Czekajcie, Zajcew, tak? Z tego, wrogą bramą jednego snajperów. Wasilij Zajcew chyba. Jezus, nie wiem czy dobrze pamiętam, czy to był on. Właśnie on był jednym z najlepszych snajperów w dziejach w ogóle II wojny światowej chyba. To był rosyjski w ogóle tam właśnie ziomuś. W ogóle te bizony nagle znikąd się zaczęły ruszać. W sumie możemy dziabnąć je. O, ale teraz będę miał szablozęba i ten. O, stado bizonów i szablozęby. Więc super. Mam nadzieję, że Mort nie zginie tam. Chociaż raczej wątpię, bo właśnie NPC-ki mają bardzo dużo tutaj, że tak powiem, życia i w ogóle trzymają się bardzo dobrze NPC-ki. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Mort, pomogę ci, pozwolisz. Z tym szablozębem, dobra. Pokazaliśmy mu, tak wiem. Nie będzie za tobą. No, widzicie, Mord prawie w ogóle nie dostał obrażeń. Ja teraz oczywiście wszystkie te bizony i inne rzeczy wezmę, obgrabię. Oczywiście strzały też sobie wezmę. O, z tego szablozęba nie wyciągnąłem jeszcze. Okej. Okay. Ruszamy, Morcie, czekaj na mnie. Nie wchodź w żadne krzaki, bo ten ci nie znajdę. Dobrze się maskujesz, ziomuś. Okej. Okay. Oczywiście tutaj jakieś magiczne korzonki i tak dalej, ja to wszystko sobie zbieram. Biegniemy sobie do przodu, czekajcie. Zjemy mięsko, hyc. Jemy, bo dostaliśmy od jakiegoś szablozęba pewnie złego. No, mamy kawałek drogi, ale spokojnie. Tutaj widzę, że już byłem w ogóle, bo widzę, że leżą tutaj martwe te... Martwe rozpruwacze oczywiście. O, i cieniostwory nawet. Więc spoko, zobaczymy gdzie można zaprowadzić. F5, myślę, że szybki zapis przyda nam się w tym momencie, żeby tutaj nie tracić potem czasu na bieganie niepotrzebne. Zapisano grę, więc super. No i biegnijmy. No Mord troszeczkę dostał, ale na szczęście nie aż tak dużo. Chłopak sobie daje radę. Tu widzę nosorożce, które są oczywiście do nas wrogo nastawione, bo to nosorożce. Zobaczymy. No dobra, to od razu wiem, że muszę właśnie zrobić to. Nic nie rozumiesz w ogóle, jak powiedział. Oczywiście z nosorożcami można by było... Dobra, może tak zrobimy. Mord na szczęście od nas nie dostanie, bo jest po naszej stronie, dlatego możemy machać mieczem na prawo i lewo i on nie oberwie. Dobra, jeden nosorożec, tam widzę wilki. No, boję się, że te wilki na nas ruszą teraz, bo Mord na pewno w nie biegnie. Tak, oczywiście. No, dobra. Znowu nic nie rozumie. W ogóle dziwne jest mówienie do bestii, jakichkolwiek, chociażby do wilków, że nic nie rozumieją na przykład. Czekajcie, dobra, wezmę sobie z tamtego wilka już rzeczy. O, tu przybiegło, reszta stada przybiegła, jak widzicie. O, dużo ich tutaj, 4 były w stadzie. I awans na kolejny poziom, moi drodzy, super sprawa. Kolejny poziom, czyli będziemy mogli dużo dać w siłę. No ja tutaj dałem się pogryźć aktualnie troszeczkę niepotrzebnie. Dobrze, spokojnie, damy radę. Ja się za chwilę wyleczę oczywiście, żeby nie było. Z Mortem się fajnie tutaj bije te zwierzaki. Widzicie, Mord bije ostro. O nie, jeszcze jeden wilk przyszedł. Ale to nie będzie zbyt miłe na pewno spotkanie. Czekaj, Mord, bo mnie biją. Bo mnie biją! Pomóż mi, Mord! No bije. A, ze sniper moda sobie, znaczy ze z tego, z łuku. Ciekawe czy trafi. Jeszcze damy mu jeszcze raz strzelić. Albo już nie. Oho, ale by trafił, więc nieźle, nieźle. Miksurka oczywiście życia, których mam bardzo i tak dużo. Możemy je marnować na wszelkie sposoby, oczywiście nie będę ich sprzedawał, ale będę je pił, bo mam ich dużo, 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 a nie potrzeba mi w sumie aż tylu. Widzicie, jakaś przełęcz. Mord nas prowadzi przez przełęcz, gdzie jest pełno wilków właśnie. To nawet lepiej dla mnie. O, i słyszę, jakby coś miecze jeszcze wyciągało. Nie tylko ja i Mord, ale również jakby jakieś gobliny albo orkowie. To może nie być zbyt przyjemne. Dobrze, ale miejmy nadzieję, że uda nam się przejść do klanu ognia już tak raczej nogą taką... Mniej, nie będziemy wstąpywać na taką wojenną ścieżkę z orkami albo innymi. Bardziej chodzi mi właśnie, żeby... W ogóle ten jeden wilk, patrzcie jak zginął w ogóle, jak śmiesznie wygląda. Czekajcie, bo ja się skupię teraz na wyglądzie wilka, a nie na walce. Spójrzcie tego wilka przede mną, co mam go idealnie... O, co Mord teraz na nim stał, widzicie? W ogóle jak te wilki fajnie, znaczy no, źle, że umierają, ale śmiesznie umierają. Ten jest mistrzowski. Ten tutaj. Patrzcie jak w ogóle wygląda. Jakieś siema ziom w ogóle, umarł i nie wstanie. No niestety, biedne wilczki. O, lodowy golem, masz przerąbane, Morcie. Muszę cię obronić, czuję. Bo nie chcę, żebyś zginął. O, udało się, na szczęście się odmroził. Oczywiście krótkimi. Aż posiekamy go na kawałeczki. Oczywiście z lodowych golemów leci krew. Jakby kogoś to zadziwiło.
Mnie to samego dziwi, ale już mniejsza. Bo nie powinno lecieć nic z niego. Albo by nam jakieś refleksy powinny się robić. Nie wiem, na przykład kawałki lodu od niego odpryskiwać, cokolwiek. A tutaj krew. A co jeśli lodowy golem to jakiś zaklęty człowiek w skałę lodu takiego? Wszystko jasne. O matko, orkowie. Orkowie, moi drodzy. Chwila, dlaczego oni zginęli? To, czy ja już tutaj byłem? Czy to są ci orkowie, z którymi już się biłem wcześniej? Bardzo możliwe, że to jest ten obóz, który już wykańczałem wcześniej. Chociaż nie jestem tego taki pewien. Zobaczymy zresztą. Orkowie, widzicie, nie są jakimiś super przeciwnikami mocnymi. Tu są gobliny. A nie, bo oni się bili z goblinami? Co się dzieje? Jakim cudem to się stało tutaj? Coś takiego dziwnego? Nie, ja już tutaj byłem. Tak, to jest to przejście. Widzicie, ci orkowie tutaj zostali. O, dobra. W sumie czemu nie? Ja sobie chętnie ich zbiję. Tylko żebym jeszcze nie dał się posiekać za bardzo. Właśnie, żebym atakował. Sobie zbiję. O, słyszę, że kolejny gdzieś tam jakiś z mieczem biegnie. Chyba. No nie wiem, ale miejmy nadzieję, że elitarny chociaż da się zbić. O, widzicie, biegnie całe stado na mnie orków. Więc wolę jednak zwiewać. Tylko zbiorę, co się da i uciekajmy. Nie mam zamiaru się z nimi tu bić. Bo jest ich tutaj stanowczo o wiele. Matko Mord! Cóż ty uczynił? Dobra, jak się łyknę szybko. I od razu zrobię F5. W ogóle dlaczego będziesz schowałeś miecz? Miałeś biec z mieczem. Widzicie, wbiliśmy się razem z Mortem w ogromną grupę orków. Niestety. Ja teraz zacznę oczywiście bić się. Tutaj również. O, może być ciężko. Dobra, dobra, czekajcie. Zrobimy mały ten. Zobaczymy. Dobra, dwie elity. Jeszcze strzelający jakiś z brył lodu za mną. Okej, oczywiście obrona, obrona, obrona. Będzie obrona, 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 obrona. Cholera, muszę wejść w ekwipunek. Niestety. To może nie wyjść mi na dobre teraz, że wdaliśmy się w taką bitkę tutaj. Razem z Mortem. Miejmy nadzieję, że Mort jakoś przeżyje i nie zginie. Chociaż wątpię, żeby zginął. Znaczy ma szansa. Okej, załatwię maga. O, zajebiście widzę. Nie, spoko, że przed chwilą się leczyłem. Już dostałem. 600 równe mam chyba surowych mięs, które trzeba będzie usmażyć kiedyś. Oczywiście ja podbiegnę. Dobra, już dostałem w plecy tego szamana. Dobra, i tego szamana bym zbił. Ała, 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 to boli, to boli, to boli, to boli. O, Mord właśnie zginął, moi drodzy. Więc muszę się i tak wczytać, i tak. Więc niestety, szybki wczyt. A, niedobrze, że ci orkowie tu są. Jest ich aż tyle. Dlaczego Mord akurat musiałeś wybrać taką ścieżkę, a nie inną? Nie mogłeś pójść w jakiś sposób normalny? Niestety, no nie wytrzymał, widzicie, pod ciosami, tak, pod tyloma ciosami. I tak on jest na pewno, Mord jest lepszy aktualnie. Znaczy, lepiej tankuje to wszystko. Ale mimo wszystko taka ilość orków, no to może być naprawdę problem w tym momencie dla nas. Och, nie sądziłem, że to będzie tak wyglądało. Właśnie tak jak mówiłem, nie chciałem taką tutaj toczyć wojny z orkami, tylko po prostu w spokoju przejść do klanu ognia i tyle. Znaczy do tego, ognistego. No i widzicie, tutaj beznadziejna sytuacja aktualnie się wywiązuje. Musimy pomóc Mortowi z wojownikami może najpierw, wtedy będziemy mieli, że tak powiem, dostęp, żeby on tutaj nam pomógł. O, oczywiście ja dostaję w tym momencie, ale wiecie co, będę musiał skorzystać chyba tutaj, żeby to przejść z tego baga z ekwipunkiem. Żeby tutaj po pierwsze nie zginąć, po drugie jakoś się wybronić, bo widzicie, Mord nie daje sam rady po prostu. Tu są elity i inne orki. A to... O matko, jeszcze ci przybiegli. A to... O! Nahita! Nahita, nie! Cholera! To będzie strasznie ciężkie do przejścia. Coś czuję, że może się nie udać nam teraz z tego wyjść w całości. Szybko muszę coś wykombinować, bo może być z nami naprawdę źle. Niedobrze, że tamci orkowie. Źle zrobiłem, że poszedłem sprawdzać, czy to był naprawdę tamten obóz, który już tak wybiłem w połowie. No i teraz tamci orkowie przybiegną za nami i my mamy zdrowe przerąbane. Nie wiem, czy jakikolwiek zwój uratuje nam nawet tyłek w tym momencie. Chyba musiałby się teraz zdarzyć jakiś cud, żeby nam się udało wyjść z tego cało. Dokładnie, będę krwawić ostro. Okej, Morcie, przybywam ci na ratunek. Fajnie, jakbym mógł dać ci na przykład sygnał, żebyś uciekał albo cokolwiek zrobił ze sobą. Bo inaczej, no dobra, orgelita. Bijmy wszystkich, bijmy wszystkich. Widziałem przed chwilą, jakaś kula ognia przeleciała obok mojej twarzy. A to nie wróży nic dobrego. No po prostu będę się bił, dopóki starczy mi sił. O, takie piękne rymy na dodatek, już dostałem z kuli ognia. Okej, będę chyba musiał wejść w ekwipunek za chwilę. Dobra, dobra, nie jest źle, nie jest źle, czekajcie. O, Mord w ogóle wyciągnął łuk. Nie wiem dlaczego. Powinien właśnie bić z broni. Dobra, czekajcie. F5, teraz, wolę zrobić to teraz, bo naprawdę teraz lepiej poszło mi niż wcześniej na pewno.
Okej, byleby Mord właśnie mi nie umarł. Ja wziąłem na siebie dość dużą ilość orków, więc może jest szansa. Mord się podpalił. Znaczy Mord się podpalił, sam się na pewno nie podpalił, tylko ten szaman cholerny go tu zbił. Ja też zginę. Dobra, zostałem podpalony? Nie, mam szczęście, że nie zostałem podpalony. Szybko dwie mikstury, postaram się ją pomóc, ale wątpię, żeby to się udało. Nie wiem, dobra, Morci, już biegnę. O, ładnie, przewróciłeś jednego z orków. Pokazałeś. Dobrze, mamy zwiadowcę, teraz przydałoby się szamana wykończyć. Biegnę, 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 dobrze. I szaman jest nasz również, raczej. Chyba, że zaraz dostanę właśnie. Dobrze, właśnie. Morcie, przeżyj, jesteśmy tak blisko. Nie, zrobiłem F5, gdy zginął. O Boże. No nie, naprawdę? O Boże. I teraz gdzie ja się zapisywałem? Na samym starcie odcinka. Przecież. No tak, nie, Boże. Gdzie się zapisywałem? A, dobra, bo to są jakieś save'y stare. No, na samym starcie odcinka. Wiecie co, moi drodzy? Myślę, że zrobię tutaj po prostu przerwę i za chwilę wrócę po prostu, że tak powiem, z Mortem. Zacznę się już wczytywać, no bo zginął akurat w tym momencie, gdy zrobiłem szybki zapis, bo nie spodziewałem się, że już zginął. A już szło nam tak ładnie. Cholera jasna, no Mort, dlaczego? Dobra, moi drodzy, wracam po tym, jak już dotrę na miejsce z Mortem i tyle. Zrobię wszystko to samo po drodze i po prostu wrócę w tym momencie. Dlatego do usłyszenia za sekundę, znaczy za niedługo. Dobra, moi drodzy, jestem już. Jak widzicie, zabiłem przed chwilą dodowego golema. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie orkowie. Jestem w sumie ciekaw, czy jeśli nie zaatakuje żadnego orka, uda nam się przebiec jakoś. Widzicie, Mord na spokojnie biegnie, dopóki co? Dopóki na pewno nie dostanie jakiegoś damage'u. Właśnie w tym momencie dostał. No i jak widzicie, mamy tutaj ogromne grupy orków. No i jestem ciekaw, czy tym razem nam się uda coś zrobić. Dobra, ja mam teraz tankowania co niemiara. Mam co robić, o kurde. Dobra, Mord chyba też tam dostaje właśnie. Morcie, uważaj, mamy ekipę za tobą. Cholera, ja się muszę cofnąć. Dobra, więc teraz będziemy mieli zabawy. Oczywiście ten z dzidą taką długą będzie najgorszym przeciwnikiem. No, Morcie, bo oni się teraz na mnie... Nie, na ciebie też sobie trochę wzięli, wzięli. Czekajcie, wejdę kwipunek, łyknę sobie. I byleby teraz Mord nam przeżył. Zrobię jeszcze szybki zapis za chwilę. Dobra, czekajcie, F5. No i teraz będzie naprawdę dużo ryzyka. Postaram się, aby Mord nie dostał żadnych obrażeń wcześniej, gdy ze mną szedł. Teraz oczywiście ja się tutaj wbiję, pomogę mu. No właśnie najlepiej, gdy przeciwnicy skupiają się na nim, a ja mogę w spokoju potem machać mieczem i zabijać. Wojownicy i zwiadowcy nie są dla mnie już problemem. Gorzej z elitą oczywiście, jak to elitki zawsze problemu dużo sprawiają. Widzicie, Mord również coś tam zawsze daje radę. Elitarny wojownik, właśnie elity są okropne, okropne pod tym względem, że biją mocno. I mają ten atak taki. I właśnie Mord zginął. Okej. Czyli to będzie naprawdę, no nie wiem, postaram się jeszcze z dwa razy, no spróbujemy zawalczyć, jeśli się nie uda, no to chyba jednak odcinek będzie faila i nie będzie on jakiś zbyt dobry, ponieważ no muszę iść z Mortem do ognia, albo ja po prostu, no ten odcinek muszę wrzucić i tak, no bo tyle odcinka się nie może zmarnować, zaszliśmy i tak, tak daleko, Mord, rany, no, jesteśmy już tak bliziutko, a ty tutaj tak odwalasz. Ciekaw, gdzie się w sumie zapisałem. A, tutaj, dobra. No dobra, idziemy do Morta od razu. Nie, a co? Muszę bronić go. Muszę bronić chłopaka, ile tylko mogę. Od wszelakich ciosów. Nie mogę się oddalać też za bardzo. Właśnie muszę robić coś takiego, żeby odpychać orków od niego, aby nie dostawał. I żeby mi to ja tankował, a nie on, nie? O to chodzi. Dobra, jest. Jeden padł, kolejny padł. Dawaj, 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 Mort. Trzymaj się, trzymaj, chłopie. Trzym się, trzym się. O, ja zaraz umrę w ogóle. Szkoda, że nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, łyknę szybko mikstury Z2. Idę ci, Mord, już pomagam. Przepraszam, że tak. Dobra, Mord, dawaj, ja tankuję. Ty bijesz, ja tankuję. Nie ma innej opcji. Jedziemy, jedziemy, jedziemy z koksem. Ziomalów tutaj. Dobra, kolejny ork pad. Jesteśmy coraz bliżej. F5. Idzie akurat z niego atak. Błagam, żeby go to nie zabiło. Cholera, dobrze. Przewrócił się tylko na szczęście. Nic więcej. 3 elity do pokonania. Okej, jedna już poszła. A nie, 4 elitki nawet. Okej, Mord. Trzymaj się, chłopie, trzym się, bo już jesteśmy bliziutko. Już jesteśmy bliziutko. Coś na ciebie. Nie, coś na Morta biegnie. Cholera, dobra, już pomagam. Kolejna elita. Wow, bałem się, że to go zabije. Okej, ja biorę wszystko na klatę. Nie przejmuj się, ziomuś.
Dobra, jeszcze jedna elita, nie da się zabić, Nie w tym momencie, ziom, Jesteśmy już naprawdę blisko. Jeszcze ostatni zwiadowca, moi drodzy. Udało się, prawie się udało. Biegnie jeszcze dowódca, okej. Damy radę, Nie, mord. Ani mi się waż teraz umrzeć. Bijemy do końca, ziomala. Cholera, biegną kolejni. Muszę zrobić F5. Dobra, to są wojownicy zwyczajni, powinno się z nimi udać łatwiej. Wow, to taktyka z tankowaniem udała mi się naprawdę. Mord? Nie, nikt na morta, chłopaki. Ja rozumiem, że wy bardzo chcecie się bić, ale ze mną. Od morta z dala. Nie! Nie, bo on dostanie jeszcze z damage'a trochę i umrze. Nie umieraj. Biegnie elita, spoko, przytankuję gościa. Ty mi pomóż mi tam snipe w niego. Ja przyjmę wszystko na klatę. Cholera, tylko że teraz gorzej, że ja mogę umrzeć, ale... O nie, słyszę kolejnych orków. F5, dobra. Kto by pomyślał? Ja bym pomyślał, że jesteśmy blisko do pokonania. W ogóle wyciąłem tyle orków tylko dlatego, że mam motywację, aby go bronić. Sam bym, znaczy po prostu nie dałbym rady... nigdy bym się nie rzucił na taką ilość orków, gdybym nie miał po prostu tego w planach, żeby bronić tego debila, który tutaj ginie, jak widzicie, cholernie. I dobra, teraz się oddaliłem za bardzo. Czuję. Okej, odwrót, udało się, moi drodzy. Udało się. Zniszczyliśmy to orkowe obozowisko. Mord, proszę, nie bij mnie teraz. Ej, dlaczego ty masz tyle życia, stary? Dlaczego ty mnie bijesz? Muszę się wczytać. Ale się udało, kurde. Wow. I dlaczego on miał tyle życia? Skoro ginął tak, jak taka, za przeproszeniem, szmata, a tutaj, widzicie, mnie zaczął bić, bo przez przypadek gościa trafiłem i miał po prostu z 3/4 hapsów ponad. O, fuck. Ale dobrze. Przy okazji zrobimy zadanie z obozowiskiem, tym jednym. Widzicie, odwrót, orkowie zadecydowali w pewnym momencie, co oznacza, że udało nam się i obroniliśmy morta i będziemy mieli zadanie i do klanu ognia już bardzo bliziutko. Więc naprawdę super. Okej, no tutaj, więc... Aha, dobra, jeszcze tu muszę powalczyć. Już tylko zostało nam ile tych orków? Mało co. Nie wiem dlaczego, ale nikt na mnie nie biegnie. Martwa cisza aktualnie zapanowała. A spoko, ja mogę sobie pójść, F5, jestem uleczony i podbiec tam i wykończyć już resztę z tych orków. A morcie, co tam morcie u ciebie? Biegniesz dalej, dobrze, ale ja sobie pójdę jeszcze, wykończę tam tych orków. Bo jest ich tylko 3, a naprawdę zakończy się to. Zatrzymaj się, Mora. No, zatrzymam się, teraz mnie będziecie bili. Ale powiem wam, że gdyby nie to, że muszę bronić morta, to bym pewnie w życiu nie pokonał tych orków w takiej ilości. Po prostu to była taka motywacja w swój stan, nie? Okej, oczywiście ja sobie... Właśnie, odwrót zadecydowany. No i teraz będą biegli, może uda mi się trafić chociaż któregoś. O nie, oczywiście, że nie. Dobra. Proszę bardzo, muzyka się włącza, udało nam się, mord żyje, wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. Udało nam się, teraz oczywiście zbieramy wszystko z tych orków, ponieważ na pewno mają co nieco przy sobie. Miejmy nadzieję tylko, że mord, a dobra, tam jest, więc nie ucieknie nam nigdzie, bałem się, że gdzieś zwieje i nie będę miał go już. Ale super, udało się, moi drodzy, przeżyliśmy, cudem, patrzcie na to pobojowisko, wszystko tu leży w ogóle, orkowie zostali pokonani. Gdyby nie to właśnie, że musiałem bronić morta, na pewno bym... Nie miał takiej motywacji, żeby ten... On nam pomógł również, bo no, co było, nie było, przytankował chłopak. Tutaj troszeczkę, oczywiście ja z orków teraz pozbieram, ponieważ w orkach dużo można z wartościowych rzeczy znaleźć, o dziwo. Ja oczywiście w Gothiku 2 Noc Kruka na przykład nie było nic szczególnego w orkach, ale tutaj naprawdę ich bronie chociażby same są dużo warte. Dobra, udało nam się, szamana oczywiście również za chwilę tutaj podniosę z niego. Okej, F5, udało nam się, możemy ruszyć dalej i niedługo będę musiał kończyć odcinek, ponieważ ta walka z orkami tutaj mnie strasznie, widzicie, czasu zajęła dużo, a jesteśmy już, moi drodzy, no już coraz bliżej, niedaleko. Jak widzicie, tutaj w ogóle leżą szarbozęby, które zabiłem już wcześniej, o, to ciekawe. Dobra, to jest chatka, o nie, kolejne obozowisko orków, naprawdę? Dlaczego mord musimy się wpieprzać zawsze w te obozowiska? Nie możemy wybrać jakiejś normalnej, prostej drogi, tylko musimy biec. Mam nadzieję, że przebiegniemy przez to i mord nie dostanie damage'u żadnego. Znaczy, że nie odwróci się i nie zacznie się bić z nimi. Się, bo będzie lipa. Mord, biegnij, po prostu biegnij, cholera. No więc, moi drodzy, chyba skończę odcinek w tym miejscu i będę musiał... Nie widzę sensu, żeby to się udało. Okej, oczywiście mamy cholerę orków. Oczywiście ja tutaj aktualnie nie wiem, czy dam radę w ogóle cokolwiek machnąć, zrobić. Mord tutaj również ginie. No jest tych orków, a z samym mortem może nam być ciężko cokolwiek ugrać. Oczywiście, o mamo, nie, bez szans.
Dobra, niby giną, ale to dużo nie daje. Mord właśnie obrywa. To bardzo zgarnia wszystko, co się da na klatę. Jak widzicie, ja również. I będę musiał wejść w ekwipunek, o ile się uda. Nie. W następnym odcinku po prostu załatwię tych orków już. Nie będę się nawet wczytywał, pożegnam się z wami. No bardziej leży, mord za chwilę również padnie. Jest kolejne obozowisko, które będzie trzeba zabić. A widzę, że tu jest dużo przeciwników i może być mały problem z tym. Nie wiem, jakoś trzeba będzie wymyślić w następnym odcinku. Trzymajcie się, ludziska, mój Rumi Skateboard. Do usłyszenia w następnych odcinkach, pa pa, trzymajcie się.